Oj, Zosia, Zosia, ja cię nie wyrzucam, ale ty dzisiaj nie pojedziesz, jak się będziesz tak guzdrać. Już, już, ciociu. Musiałam przecie wyprasować sobie bluzkę. A którą bierzesz? O, jak to którą? Tę, co zawsze, kiedy wychodzi do kina. Do kina. Już wszyscy w to idą wierzyć. No i Gienek! Nie wtrącaj się, Gienek. Pociąg odchodzi 8:02. No, to jeszcze trochę czasu jest. Ale pospiesz się, pospiesz, dziecko. Ja to bym zwariowała. Raz pamiętam, mieliśmy jechać z wujkiem. Kiedy to było? Zaraz. To mieliśmy pociąg też wieczór. A ja już od rana to taka cała, jak nieprzytomna. Ale kiedy to było, mamo? Koszmarne czasy sanacji. No. Wtedy jeszcze pociągi odchodziły punktualnie. Się trzeba było spieszyć. No, już nie mówiłbyś, Gienek. No. Pociągi u nas zawsze i teraz dobrze chodziły. Ciociu, a co tu u nas tak jakoś czuć? Czuć? Tak. Zlituj się, dziewczyno, nie gadajcie. A kiedy czuć? Na litość boską, co ma być czuć? Gienek, co z tym łańcuchem na choinkę? O, wszystko jak należy, szafa gra. Choinka głupstwo. Ja cały czas myślę, jakby się wybrać na polowanie. Co ty znowu pleciesz? No proszę, jak człowiek za całą rodzinę głową rusza, to mu na to pleciesz. Za grosz szacunku. A jakby tak na tak zwany wigilijny stół wjechał zając, no, to by mama inaczej odnosiła się do myśliwych. Przestań, no? Na wilię zając. Na święta to tak. Mama myśli, że ja żartuję. O, żeby mi się tylko udało namówić Dziśka Felińskiego. Który to znów Feliński? Ten z Tamki? No to chodzi. Przecież jego stary jeździ na taksówce. O, gdyby tak się z nami strzelił w nocy gdzieś za miasto. Ha, a jutro zapnę u państwa Matysiaków zające kruszenie. A co, on ma strzelbę? Nie zawracaj sobie nim głowy. Słyszysz, że plecie jak kowal w gorączce. O, mamo, no pod hajrem, no. Idea wspaniała tylko. Idź. No, tylko czy uda mi się go namówić. A Feliński nie ma żadnej szelby. Nie o to chodzi. O, ma wóz. Mama wie, że u nas jeden w klasie opowiadał, jak się z ojcem też taksiarzem wybrali na zające. Bo zająca można upolować, kiedy się w nocy dostanie między światła reflektorów. O, ale... gada. No, słowo daje, no. Wtedy on jak wariat biegnie tylko przed siebie, tylko po świetle. Wtedy tylko gaz do dechy, dogania się go. I pasztecik gotowy. Idź. No, tylko ten z naszej klasy, jak pojechał, straszna heca była. Pojechali nocą, jeździli ze 3 godziny. I nigdzie zająca na drodze nie było. Nawet kod im drogi nie przebiegł. Już mieli wracać, kiedy benzyna się skończyła. A tu do Warszawy 30 kilometrów. 12 w nocy. Jest. Naprawdę? Słowo daje. I jak tylko stanęli ani w przód, ani w tył, wtedy zrobił zając buch przez drogę, a zaraz po nim drugi. Dopiero nad ranem jakaś ciężarówka nadjechała i przyciągnęła ich do domu. Ciociu, a gdzie ten opłatek, co miałam wziąć dla mamy? Już ci wsadziłam do walizki, nie szukaj. Jest na pewno. Nie przewracaj, Zosia, teraz rzeczy, bo się opłatki połamią. O której mówisz, masz ten pociąg? 8:02. Co to za pociąg? Ostatni raz, jak wyjeżdżałaś do rodziców, to jakoś później. Może to nie ze wschodniego? Ale ze wschodniego. Na Lublin tylko ze wschodniego odjeżdżam. Mamo, mogę ze szkoły odprowadzić? Siedź, gdzie się tam będziesz po nocy. Może Stach wróci zaraz, to ją odprowadzi. Nie, proszę mnie nie odprowadzać, ja nie potrzebuję. Czekaj, no Zosia, może rzeczywiście Gienek by skoczył. No pewnie, ale ciociu, kiedy naprawdę ja nie... No chociaż do tramwaju, tak, Gienek, no, rusz się. Ciociu, kiedy ja nie będę iść sama, naprawdę, jedna koleżanka. Koleżanka, spodzień 21 cm, czarny wąsik. Gienek, proszę cię. Gienek, pieniądze przeliczyłaś? Tak, 83, tak jak mi ciocia dała. No. Niewiele tego na taką drogę, pewno. A kiedy wystarczy? I tak dobrze, że mam zniżkę uczniowską. No pewno. Jakby nie to, to... Gdzie ten Stasiek? Nie... To ja już będę lecieć. No. Ucałuj tam wszystkich. O, da. Specjalne ukłony od Eugeniusza Matysiaka. I uważaj tam w pociągu, moja droga. Uważaj, bo dziś będzie straszny ścisk. Całuję rączki, ciociu. No. Więc wracam tak, jak mówiłam. Do widzenia, dziecko. Do widzenia. Do widzenia. Gieniek, pożegnaj się z Zosią. Ach, droga kuzynko. Nie wygłupiaj się dosyć tego, no. Jedzie na święta. Wszystkiego najlepszego, ciociu. Proszę ucałować wujka i Stacha.
To ja już lecę. No leć, dziecko. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Biegnij, a ucałuj Ruzię. Bo koleżanka się niecierpliwi. Bądź zdrowa. Do widzenia. No. No to z jednym już spokój. Pojechała. Oj, Boże. Gieniek, zobacz, czy temu karpiowi w Bali co się nie stało. Pływa. Kiedy go będziemy pozbawiać żywota? We Wilię. Mamo, dam mi mama jeszcze kawałek płótna. Jeszcze płótna? Co ty? Przecież ci dałam już 3 kawałki. Nie starczy. No, na budę starczy, ale kulisy mi wychodzą za krótkie. Jak ty mówisz, geniu? No. Kto słyszał? O szopce buda. Albo to szopka. Żeby mama widziała, jaką chłopaki od frączaków wysztyftowali. I nie na świeczki, ale na bateryjki. Ojej. No, taka jak moja, to się może zaraz fajczyć. A mama jeszcze płótna żałuje. Nie żałuję, ale skąd ja mam brać te płótno? Jak to skąd? Z koszuli, co mama dla Stacha na święta szyje. Duży kawał został. Wiem, ja ojca i syna, Genek. A ty skąd wiesz, że ja dla Stacha koszulę szyję na święta? Ma się to, sokole oko. To i Stach wie. Powiedziałeś mu? Nic się nie da ukryć w tym domu. On to chyba nie wie, król trąbki. Ja cię proszę, synku, ja ciebie bardzo proszę. Tylko się z nim nie przegaduj. Mój ty. Ja nie chcę mieć świąt zatrutych. Umowa stoi. Da mama płótna? No już. Czekaj, gdzie ja to schowałam? No, w czarną walizkę, o tu. No. Masz, starczy tyle? Dobre weź. O, dobre, niedobre. Jak życie. Jak to jak życie? Co ty pleciesz? No, jak życie, krótkie. Można mamie coś poradzić? Mamo? No, poradzić zawsze można, by mądrze. Nawlecz mi igłę, guziki jeszcze przyszyję, póki go nie ma. Ja na mamy miejscu to kołnierzyk u tej koszuli bym przefasonował. To dobre dla ojca, ale nie dla Stacha. Będzie się krzywił. Co ty mówisz? Krzywił się będzie? Inna moda. Tacy jak on to noszą teraz takie kołnierzyki u koszuli. Niech mama patrzy. Tu tak. O i tak. Żeby mucha dobrze siedziała. Tu tak? I tak? Tak. Może masz i rację. Ze mną mama nie zginie. Tyle roboty na nic. No, trzeba będzie nowy kołnierzyk skroić. Może ty masz i rację, pewno. Nie ma rady. No, trzeba było się zaraz poradzić, a nie pokryjomu. Pokryjomu. A czy to co, wart taki prezent, o którym się wie? Jak prezent, to prezent. To musi być niespodzianka. Tam niespodzianka. Drobnomieszczańskie przesądy. No, mama się zdeklasowała. Nie. No co, źle mówię? Ja na przykład i tak mam frajdę, że dostanę od mamy latarkę. No. No. Co się mamie stało? I to wypenetrowałeś. Wiadomo, Gieniek Matysiak, detektyw amator, czarna maska w białych rękawiczkach. Ty mi po szufladach nie plądruj. Tyle razy prosiłam. Ja mam z tobą los, żebyś ty chociaż się dobrze uczył, żebyś zdał do tej klasy następnej. Pamiętaj, Geniusz. Nadgonię. Wróg klasowy się podda. Wróg klasowy? No tak, nasz profesor matematyki. O, niech się mama nie martwi. Podrzuć no na ogień. Wie mama co? No. Ja to mam dla ojca fajny prezent. Nie gadaj. Masz prezent dla ojca? O, i to jaki? O! Scyzoryk, jaki ładny! No widzisz, synku. Scyzoryk, ale to nie jest zwyczajny scyzoryk. O, dopiero jak się go rozłoży. O, 2 nożyki, grajcarek, a to do otwierania piwa. Dobre z ciebie, dziecko. Schowaj i nie pokazuj przed Wilią. Cieszy się ojciec. O, przyda mu się na ryby. Co to ich jeszcze nie widać? Może czekają na tramwaj. Gieniek. Przynieś węgla? Nie, później. Chodź tu do mnie.
Geniuś, popatrz mi w oczy. Czy ten scyzoryk to aby legalnie masz? O, mama to też. No, kupiłem, no. No. Uczciwie mówię. No dobrze, już dobrze. Wierzę ci. O, gotuję się. Nie ręko, Geniek, nie ręko, bo się poparzysz. O, mało co nie wykipiało. Co też ich tak długo nie ma? No jaka to ciemnica, Boże drogi. Będzie padać późna ta zima w tym roku. Dziwi się mama. Dziadek mrozu jechał i nie ma kto zimy robić. O, święty Mikołaj nie daje rady. O Boże, Boże. No, no i cóżeś tak zamilkł? Myślę i nie mogę wymyślić. No. Robiła mama kiedy ogon? Co takiego? Co ty wygadujesz? Nie jest już, nie jest. O, idą już. No, nareszcie. Jak się macie? No czemu tak późno? Gdzie Stasiek? Co? Stało się co? A co się tam miało stać? Robiliśmy dłużej. Tak zaraz przyjdzie. Karpińscy prosili, krany im się zepsuły. No, poszedł zobaczyć. Może mu jaki grosz wpadnie. Oj, ale jestem zmachany. Będziesz jadł? A co tam masz? No co? A co mi tak się przyglądasz? Pod światło? Ale nie, nie, no jak Boga kocha, ani kropelki. Pojem, tylko odsapnę. Ale jestem zmachany, wiesz. O. A rwiecie ta noga? Teraz jakby lepiej, ale rano to ustać nie mogłem. A Gienek jak się sprawował? No. Pocałuj ojca. No. Dobrze się sprawował. Oj, tata taki nieogolony. Dlaczego to człowiekowi broda nie łysie? No już ty mi nie dogaduj. Nie dogaduj, ty też będziesz lysiał. O, przecież ja się w ojca nie wrodziłem. A kto ci tak powiedział? No jak to? Zapomniałeś? Sam tak do dziecka mówisz. No i teraz masz. O, ale jestem zmachany. Wyciągnij się trochę. Masz poduszkę. O. Ściągnij se buty. A co ty tam majstrujesz? No to co, nie widzi tata? Szopkę. O, będziemy chodzić po kolędzie. Ani mi się wasz. Dlaczego mu bronisz? A ty nie chodziłeś, jak byłeś mały? No, ja to ja. A zresztą były to inne czasy. Tato, to... Dobrze, nic nie mówię. No już. Zapłacili ci to resztę? Zapłacili. Co tu tak czuć? Czuć? Co ma być czuć? Krupnik na kościach. No. Ekspres jest? Jest. Podaj, Geniu. Oj, ale jestem zmachany. No to odpocznij sobie. Odpocznij. Przyjdzie Stach, to zjecie razem. Nie, no. No to prawda. No czemu się podnosisz? A przecież tu coś czuć. Co ci się też przywidziało? Ja nic nie czuję. A może ty nie czujesz, ale ja przyszedłem z powietrza. No czuć lojem, czy kotem. No, kotem? Nie wiedzą, no. Gienek, no, ty nic nie czujesz? Nie. Może się przypsnęło na kuchni. Otworzę okno. Dobrze masz w głowie okno otwierać na taki ziąb. Chcesz, żeby mnie do reszty połamało. Co się miało przypsnąć? U mnie się nic nie przypala. A to zupełnie wyraźnie cuchnie, jakby spod łóżka. Ojej, zdaje się, tacie. Może myszy. A jakże myszy? Skąd u nas myszy? Gienek, chodź na tu. No. Czyś ty znowu jakiego bydlęcia do domu nie przyniósł? Co? Tata. Oj, masz niewyraźną minę. Zajrzyj, no matka, pod łóżko, zajrzyj. No. Jest tam co? Zaraz. No rzeczywiście. No. Kot? Nie. Jakiś stary kożuch. Ale cuchnie. No, a nie mówiłem? Gdzie jest mój pas? O, tata zaraz niedozwolone metody, no. Co wielkiego? Gienek, co to za kożuch? Same strzępy, patrz. Po coś tu przywlókł to?
Potrzebny na święta, to od Franka. No masz. Widzi mama, będziemy grać szopkę. Ja mam być diabeł. Chcesz założyć na siebie takie paskustwo? Przecież to cuchnie. No diabeł też musi cuchnąć, siarką. Siarką, a to śmierdzi zdechłym kotem, no. Zabieraj mi zaraz te zgniliznę. No, siarką, a skąd ja mam wziąć siarkę? No masz klucz, wynieś to do komórki. A powie mi ojciec, jak się robi ogon? Szatan musi mieć ogon. Ogon. Zabieraj ten kożuch, bo oberwiesz. Oj, ale jestem zmachany. Ej, Boże. Zosia pojechała. Pojechała. Wymęczy się bidactwo. W tych pociągach żal mi dziewuchy. A cóż to za bocho masz? Gienek. Jak to co, no? No. No pajac taki, oj, nie widzi tata. Nie baw się tym, weź się za łańcuch. Już mam połowę. Oj, pomału ci to idzie. Widzi mama, że muszę każde kółko osobno sklejać. Nie można nigdzie dostać papieru od razu podklejonego. A nie lepszy byłby cały srebrny albo i złoty? Nie, już ja mam zmysł dekoratorski. Jak się mama nie boi. A włosami anielskimi wszystko się przysypie. Tylko... Co znowu? Tato, da mi tata pierwszy sztuczny ogień zapalić? O, żebyś cały dom podpalił. Ojej, no to ja dziecko jestem. No zresztą jakby się sfajczyło, daliby nam nareszcie nowe lokum. No, głupie żarty. No. Niemądre rzeczywiście. A gdzie postawimy choinkę? Ja myślę, że koło kozetki tu, co? Aha. Zmieści się. Zmieści, no ale jak się wywróci, to prosto na kredens. No nie wywróci. Co masz? W końcu kto robił krzyżak pod choinkę? Pan Gieniek, no więc. Chociaż raz była z ciebie jakaś pociecha. A ojciec chciał kupować. I zaraz znowu 10 zł by poszło. Przecież ja muszę za całą rodzinę myśleć. Ej, rzeczywiście, takie głupstwo. No choinka i krzyżak. I już 40 zł. Cały dzień za tyle żyjemy. Wiesz, stary, jak obliczyłam, to te święta kosztują. No, co chcesz? Oj. No, w końcu raz na rok. A co z tą 13 pensją u was? Stach mówił, że może będę płacić. Ale by się przydało, mój Boże. Jak nie teraz, to chociaż na nowy rok. A co ci tam Stasiek głowę kręci? Już go na fabryce obcięli za co? Wyszkowali tam w kilku o tej 13 pensji. A co, nie mieli racji? No pewnie, że nie, no. A w zeszłym tygodniu to cóżeś mówił, że jak są u was te rady robotnicze, no, w zeszłym tygodniu. No są, pewnie, że są, no. Ale rada powstała miesiąc temu. A naprzód trzeba, żeby fabryka stanęła na nogi. Od co? Żeby trochę zarobiła. Wtedy można pomyśleć o 13 pensji. Można. A z próżnego to nie 13, ale i pierwszej nie wytrzaśniesz. Matka, dobrałaś spirytus? Nie, jeszcze nie. No matka, no jakżeż, no przecież musi się przegryźć. Trzeba to było dzisiaj zrobić. No. Aj, poczekaj, zajmę się tym. Gienek, a świeczki przyniosłeś? To jest, 10 sztuk. A po ileś płacił? Na Polnej widziałem po złotówce. Tata będzie spokojny, w dobre ręce oddaliście sprawę oświetlenia. Po 80 groszy. No. O, a gdzie dostałeś? Spokojna głowa, ma się te chody. No, daj lejek, matka, bo nie chce przelać. A weź sobie, widzisz, że wisi. No tam koło durszlaka. No jest, dobrze. Gieniek, zamknij no drzwi na klucz, bo jakby grzelak przyszedł, to byście zaraz zaczęli próbować, czy się nadaje. Poprosili ich na święta, co? Kogo? No jak to? Jeszcze co? No jak to, no? Teraz nie te czasy, żeby spraszać. Ledwo dla nas tej kawałek ryby. Po 18 zł za kilo płaciłam. No wesoły chłop, no. Tak. Pogadaloby się. No, pośpiewałoby się. Gienek, a co było wczoraj? Piątek, zdaje się. No, już zapomniałeś. Wprost przeciwnie. Siadam tylko pół gębki. No więc uważaj. O Jezu, nie! A ci los dopiero. No patrz, no. Boże, drogi. Psiakre, znowu to światło. No.
O, rany. No gdzie ja podziałam zapałki? Dzienek, wyjrzyj, no czy to u nas tylko, czy na całej ulicy? Gdzie te zapałki? Ach, żeby nas tak na święta nie urządzili. No masz te zapałki? Zaraz, co? No co ty tam zrzuciłeś? Nie ruszaj się, proszę cię, nie ruszaj się z miejsca. To mi wszystko wytłuczesz. Klop, cała ulica ciemna. Gdzie zapałki, do licha? No zróbcież nareszcie jakieś światło. No, rany, mamo. Boże, mój Boże. No, mamo, no dwa dni wcześniej, dwa dni później nie gra roli, no. Mama, daj już mi tę latarkę. No patrz. No daj mu już, daj. I tak jutro wilia.